Cześć. Dzisiaj zajmiemy się ważeniem warzyw gigantów. Już wysokie temperatury minęły. Idzie dość mocne ochłodzenie, więc myślę, że nie ma na co czekać. I trzeba nasze warzywa zważyć. Zważymy arbuza i kabaczka. Na początek ten wielki arbuz, którego nie wiem, czy podniosę w ogóle, ale spróbujemy. Mam tu wagę, także zaraz spróbujemy go zważyć. I uwaga! 42 kg 300 gramów. No i jest bardzo dobry wynik. 42,300. Bardzo ciężki arbuz, ale ma jeszcze szypułkę zieloną. Jeszcze go nie odcinałem. Przy ważeniu oczywiście tak zrobiłem, żeby ten pęd go nie ściągał tam jakoś na dół. Ale zobaczymy jeszcze za kilka dni. Może jeszcze coś się zwiększy, masa. Dopóki liście są żywe, łodygi, to jeszcze go zostawię. Podejrzewam, że wiele nie urośnie, ale jakby coś, to jeszcze dam mu szansę. Dobra, to arbuza zostawiamy na razie w spokoju, a idziemy do kabaczka. A tutaj jest duży kabaczek, który już jest dojrzały, nie rośnie, także dzisiaj zważymy go sobie. No i nasz kabaczek waży 25,9 kg. Dobry wynik, jestem zadowolony. Roślina mateczna, z którego był wysiany, ważyła jakieś 18 czy 19 kg, także jest postęp. I zakończymy przy dyni, która jest z bardzo dobrych nasion. I matka miała 800, z tego co pamiętam, coś około 800 kg. W tym roku niestety trochę za późno zawiązała owoc. I jest tylko, tak szacuję, że około 70 kg. Ale dobrze, że coś urosło, bo będą nasiona na następny rok i będziemy działać dalej. I na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam wszystkich ogrodników i hodowców warzyw gigantów. Do zobaczenia.